panie przewodniczący! Mówimy dzisiaj o porozumieniu pomiędzy unią europejską i największym po rosji krajem w europie największym geograficznie krajem który od tysiąca lat uczestniczy i współtworzy kulturę europejską krajem który już od lat zgłasza bardzo jasne aspiracje do członkostwa w unii europejskiej uważając że zapisy naszych traktatów mówiące o tym że każdy kraj europejski ma prawo do członkostwa że nie są czymś absolutnie pustym. Jest to kraj poza tym dla Europy bardzo ważny. Mowa o tym była wielokrotnie i tu na tej sali jest o tym mowa w proponowanym tekście sprawozdania chociażby ze względów energetycznych. Ukraina już dzisiaj powinna być częścią europejskiego systemu bezpieczeństwa energetycznego i takie działania jak rurociąg Odessa-Brody, jak zaangażowanie Ukrainy w rurociąg Nabucco czy zachęta do działania w ramach GUAM są czymś najbardziej właściwym. Mówi się tutaj o tym, że ukraińskie instytucje polityczne nie dojrzały do członkostwa w Unii Europejskiej i to jest na dzień dzisiejszy prawdą. Ale nie sądzę, ażeby instytucje Ukrainy i demokracja ukraińska była gorsza od tej sytuacji, z jaką mamy do czynienia w Turcji. I trzeba pamiętać o tym także, że Ukraina, jeśli wyłączyć kraje bałtyckie, jest najbardziej demokratycznym krajem ze wszystkich krajów, które się wyłoniły ze Związku Radzieckiego. W związku z tym dajmy zielone światło Ukrainie. Dziękuję. Gracias, querido amigo.